Minął tydzień, odkąd dowiedzieliśmy się o najnowszych planach Blizzarda względem sezonu drugiego, jak i trzonu całego Diablo 4. Zgodnie z obietnicą deweloperów, wczoraj odbył się drugi stream, podczas którego powiedzieli o reszcie rzeczy, których nie udało im się upchnąć w dwóch godzinach pierwszego streama. I o ile wczorajszy stream był nieco krótszy niż ten tydzień temu, to i tak dostaliśmy naprawdę dużo nowych informacji. Czy twórcy faktycznie na tyle zmienili uniki, żeby były one warte świeczki, żeby stały się faktycznie tą marchewką, za którą mają dążyć gracze? Czy jakiekolwiek zmiany w stosunku do itemizacji zaczynają już raczkować? Czy może jednak wszystkie te zmiany są tylko pozorne? A Blizzard toczy głaz niczym Syzyf, który i tak niedługo spadnie im na mordę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dartian i dzisiaj omówimy sobie wczorajszy stream, który opowie nam o tym, czego już w pełni możemy się spodziewać w sezonie drugim. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że wyszły już pełne patch noty do sezonu drugiego, czyli do patcha 1.2.0 i oczywiście zalinkuję je wam pod filmikiem, jeżeli ktoś chciałby dokładnie się zapoznać, chciałby wejść po same jaja w ten temat. Tak więc w tym materiale usłyszycie w pigułce to, co zostało powiedziane na streamie, a teraz już nie przedłużając, materiał będzie podzielony podobnie jak poprzedni na rozdziały, które są analogicznie zrobione do tego, w jaki sposób twórcy przekazywali informacje. Przejdźmy jednak do początku i zacznijmy od rezistów, bo to jest coś, na co czekamy od samego początku gry, no bo w gruncie rzeczy mamy statystykę zawalającą przedmioty Paragon Boarda, które w gruncie rzeczy nic nie dają. Na początku twórcy wytłumaczyli, jak początkowo działały rezisty, czyli jak bardzo absurdalny pomysł wymyślili, ponieważ postanowili użyć odwróconego przemnażania, czyli inaczej wykorzystywanie liczby odwrotnej do przemnażania rezistów. Jest to totalnie absurdalny sposób na załatwienie jakiejkolwiek statystyki w grze komputerowej. Jest to i dziwne ze strony jakby wymyślania wzorów na to i jest to też przede wszystkim totalnie nieczytelne dla gracza, ponieważ jeżeli wcześniej mieliście na przykład 20% poison resista i dostaliście kolejne 20%, no to macie 36%. Bardzo czytelne. Rezisty ogólnie nie miały żadnego kapa, więc mogły teoretycznie rosnąć w nieskończoność, tylko no i tak nic to nie dawało w gruncie rzeczy. Armory redukowały elemental i physical damage, no i w przypadku elemental damage ta redukcja była na tyle mocna, że no po prostu tym bardziej olewało się rezisty i patrzyło się tylko na to, żeby mieć jak najwyższy armor. Teraz zostało to zmienione i rezisty po prostu się dodają w taki bardzo prostoliniowy i oczywisty dla gracza sposób, tak więc jeżeli miałeś 20% rezista na poison i masz kolejne 20% rezista na poison, no to niespodzianka masz 40% rezista na poison. Niesamowite i szkoda, że zajęło dwa sezony deweloperom Blizzarda, aby to uprościć w taki sposób. Ja zawsze wychodzę z założenia, że statystyki powinny być przede wszystkim czytelne, powinny być łatwe i zrozumiałe i nie rozumiem, dlaczego od początku tego tak nie zrobili, tylko sobie wymyślili tak dziwny system. No ale dobrze, że w końcu od tego odeszli. No i oczywiście to jest akurat moim zdaniem logiczne następstwo i zupełnie się nie dziwię, że w taki sposób to rozwiązali. Jako, że mamy teraz dodawanie, no to musiał ten cap zostać wprowadzony, no bo inaczej to by rosło no praktycznie w nieskończoność można by to było kapować. Jeszcze jeżeli by jakieś multiplayery dało się do tego dorzucić z jakiegoś Paragon Boarda albo coś w tym stylu, to w ogóle. Więc w tym momencie bazowy cap na resisty to 70%, a będą efekty, które są jakieś na przykład tymczasowe, nowe, które dopiero poznamy. Chociażby jak na przykład eliksiry, które zostały nowe wprowadzone na resisty i nieco poprawione istniejące, może być podniesiony do 85%. No i to brzmi sensownie, osobiście nigdy nie byłem do końca fanem 100% rezistów w grach, gdzie po prostu możesz totalnie ignorować dany rodzaj damage'a. Przyznam, że jest to fajne power fantasy pod niektórymi względami, ale mam wrażenie, że finalnie spłyca to gameplay moim zdaniem, jeżeli po prostu możemy ignorować jakiś rodzaj damage'a, ale rozumiem, że niektórym takie rozwiązanie mogłoby bardziej pasować, ale raz jeszcze podkreślam, moim subiektywnym zdaniem to, że to jest na poziomie 85% brzmi na papierze spoko. Armor teraz będzie odpowiadał tylko za damage fizyczny. Trochę szkoda, no bo ta koncepcja, że wpływał na obydwa, nie była moim zdaniem najgorsza. Ringi i amulety będą teraz miały wszystkie resisty, więc już nie będzie, że nie wiem, Ring z Fire resistem albo Cold resistem, tylko będzie plus all resistances. No i wiadomo, że resisty zdobywamy teraz przez gear, paragony, skille, consumable i tak dalej, i tak dalej. Resisty ogólnie mają być teraz też dużo ważniejsze, jest to bardzo ważna rzecz w buildzie i podobno, żeby poradzić sobie sensownie z bossami endgame'owo, no to te 70% chociaż wypadałoby wbić. Podobno ma być trochę puzli, w tym 70% trochę mniej, w 85% już troszkę bardziej. I o ile ten 70% ma być raczej osiągalny dla każdego, to w przypadku 85% no podobno będzie się trzeba trochę napocić. No i to brzmi faktycznie jak coś, czego byśmy oczekiwali od hack and slasha, ale w tym przypadku uwierzę dopiero, jeżeli pogram w ten sezon i faktycznie okaże się to ciekawym zajęciem, to kombinowanie jakich itemów, skilli, paragonów i tak dalej przydzielić, żeby mieć faktycznie te resisty na sensownym poziomie, a nie, że okaże się, że to jest coś po prostu
prostu trywialnego i coś, co się dzieje powiedzmy z automatu, kiedy wybieramy sobie lepszy gear i lepsze skille. No jaki jest cel rezistów? Może to brzmieć oczywiście, ale no twórcy mieli na to jasną wizję. Przede wszystkim rezisty mają mieć ten realny koniec, czyli coś, do czego realnie dążymy. To ma być w tej chwili ten cap 70% wspominany wcześniej, który gracze powinni mieć na levelu około 80 dla większości rezistów, aby móc robić endgame'owy content. I tak jak mówiłem, te 70% nie powinno być jakoś super skomplikowane. Twórcy zakładają, że większość graczy powinno dać radę to zrobić, no ale 85% już ma być z kolei trochę inna para kaloszy. Z drugiej strony twórcy twierdzą, że nawet jeżeli gracz ma rezisty w dupie, to nie powinno być zbyt dużej tragedii, dlatego właśnie te ringi i amulety mają all resisty i to jest taki failsafe, aby gracze zawsze jakąś tam minimalną wartość mieli. I z jednej strony to rozumiem, a z drugiej chyba nie jestem fanem takiego rozwiązania, no bo wiecie, z jednej strony oni twierdzą, że to jest taka super ważna endgame'owa statystyka, która ma być niczym puzzle do rozwiązania, no a potem, że no, ale w sumie jak masz ją w dupę, to tak naprawdę nic się strasznego nie stanie. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, to jest coś, co po prostu musimy zobaczyć, jak będzie wyglądać w praktyce i mam nadzieję, że w razie czego będą to odpowiednio poprawiać. No i ogólnie wiadomo, że na te rezisty mają być różne sposoby, to co mówiłem wcześniej, ale ogólnie eliksiry mają być czymś bardzo ważnym, mają być przydatne, szczególnie na specyficznych bossów ze specyficznymi elemental atakami. One też, tak jak mówiłem, zostały zbuffowane, zmienione zostały dane nowe eliksiry, no i mają być kluczowe w używaniu w endgame'ie. Tak więc podsumowując, tak jeszcze z mojej perspektywy na szybko rezisty, super, że stały się dużo bardziej czytelne, bardzo dobrze, że odeszli od tego mnożenia przez odwrotność. Bardzo fajnie, jeżeli okaże się, że faktycznie będą one tak ważne, jak zapowiadają. Ponownie powtórzę to, co wiele razy mówiłem a propos zmian w tym sezonie, na papierze brzmi bardzo spoko, ale ocenić to faktycznie będziemy mogli dopiero w praktyce, czy faktycznie działa to tak, jak twórcy zapowiadają. Teraz porozmawiamy sobie o unikach i twórcy szybko przeszli do konkretów, jaki jest aktualny problem unikatów w Diablo. Są po prostu kurwa nudne i nieekscytujące. Na pewno nie wszystkie, no bo kiedy pierwszy raz dropnąłem Ring of Mandel, to obsrałem portki z radości, ale spora część uników, no jest nudna. I nawet jeżeli dropną do potrzebnego builda, to jakoś nie czujemy w sumie ekscytacji z tego powodu. Twórcy twierdzą, że zupdate'owali praktycznie każdy unik w grze. Nie każdy, ale prawie każdy. No i użyto do tego strategii składającej się 4 kroków i przedstawili ją na podstawie zmyślonych przykładów, a potem podamy sobie prawdziwe przykłady. I oczywiście warto nadmienić, co jest chyba oczywiste, ale może jeszcze to zaznaczę, że są to zmiany już globalne do trzonu gry, a nie tylko tak, że takie zmiany do uników są tylko w tym sezonie, a potem wracają do starego systemu. Nie, to już jest po prostu zmiana systemowa, zmiana mechaniki w pewnym sensie. Więc mamy nowe statystyki, unikaty będą miały nowe, unikalne statystyki, które nie występują normalnie w grze. Na przykład załóżmy, że nie ma takiego statystyki, jak wydłużony czas trwania tornado, ale istnieje teraz taki stat na jednym z uników. Większe bonusy do istniejących statów, tak więc załóżmy, że jakiś przedmiot danego typu ma normalnie zasięg zwiększonego damage'u od ognia między 15 a 20%, a unik ma od 30 do 45%. Uniki mogą mieć statystyki spoza swojego schematu. Co to znaczy? To znaczy, że jak na przykład statystyka cooldown reduction normalnie nie występuje na broniach, to istnieje unikalna broń, która ma to w dupie i ma taką statystykę. No i efekty unikatów zostały poprawione, tak więc na przykład nie będzie już efektów w stylu efekt wydarzy się, kiedy uderzymy przeciwnika od tyłu we wtorek, tylko po prostu po update'cie ten efekt się po prostu wydarzy i tyle. Na Fist of Fate na przykład mamy unikalną statystykę dla tego unikatu, że mamy do 10% szansy na to, aby zyskać plus 28,5% damage'a przez 4 sekundy, no i mamy tutaj widełki podane, jakie mogą być, tak więc jest to statystyka, która występuje tylko na Fist of Fate. Jeżeli chodzi o tą zasadę nadpisywania schematu danej broni, no to widzimy w przypadku Hellhammera, że dodaje on rangi do skilla upheaval. Coś takiego jak plus all ranks nie występuje normalnie na broniach. I tutaj przy okazji jeszcze na tym Hellhammerze widzimy te zwiększone widełki z 14 do 28% zwiększonego damage'a do burning enemies. Mamy 42 do 70, więc to jest znaczące podniesienie tych widełek. No i jeżeli chodzi o update do unique efektów, no to widzimy, że na przykład Steel Grasp wcześniej sprawiał, że wylatywały 2 dodatkowe łańcuchy i jeżeli został przeciwnik uderzony Steel Graspem, no to był spowolniony. No i przyznamy już chyba szczerze, że no fajnie, że 2 dodatkowe łańcuchy lecą, ale efekt spowolnienia na uniku trochę mech. No i uniki są po to, żeby nimi napierdalać i chcemy czuć, że jak nam wydropi dobry unik, to możemy po prostu zmasakrować naszych przeciwników. Dlatego ten nowy efekt robi dokładnie to samo, tylko że mamy zwiększony damage przez 3 sekundy i po prostu bijemy mocniej. Czy jest to jakaś niesamowita zmiana?
No nie jest, ale po prostu bijemy mocniej, więc to powinno być przyjemne. Zawsze bicie mocniej jest przyjemne. Teraz na ekranie widzicie drop table z różnych bossów, czyli jakie oni uniki dropią. W przypadku Duriela też uber uniki, ale on chyba po prostu może dropnąć wszystkie uber uniki, mają zwiększone szanse. I tutaj warto, żebym powiedział jedną rzecz, ponieważ w poprzednim materiale mówiłem, że twórcy powiedzieli, że bossy oprócz tego, że mają zwiększoną szansę na określone uniki, to mają też uniki, które dropią tylko i wyłącznie z nich. I wydaje mi się, że nie tylko ja tak zrozumiałem, bo jak oglądałem paru twórców, zarówno polskich, jak i zagranicznych Diablo 4, to parę osób również w taki sposób przedstawiło te informacje. Natomiast podczas dzisiejszego streama twórcy powiedzieli, że wszystkie uniki, jakie dropią z tych bossów, mogą naturalnie dropnąć, czy to w otwartym świecie, czy w dungach, czy praktycznie zewsząd, a oni po prostu mają na to zwiększoną szansę. Więc wychodzi na to, że nie ma czegoś takiego jak unikat, który dropi tylko i wyłącznie z danego bossa. Jeżeli po prostu chcemy zwiększyć swoją szansę na drop danego unikatu, to idziemy farmić tego bossa, ale nie jest tak, że musimy go robić, bo inaczej zewsząd indziej nie otrzymamy jakiegoś unikatu. I moim zdaniem to jest akurat szkoda, wiem, że to jest bardzo subiektywna rzecz, ale ja mimo wszystko lubię coś takiego w grach, że mam miejsce, z którego wiem, że coś może dropnąć i może to dropnąć tylko i wyłącznie z tego miejsca. Czy jest to w pewnym sensie żmudny grind dla wielu osób? Tak, na pewno tak. Jest to monotonne, no bo w kółko robimy w pewnym sensie tego samego bossa, jeżeli czegoś potrzebujemy, ale z drugiej strony, jeżeli gra oferuje nam dużo innych endgame'owych aktywności, bo gdyby to była jedyna endgame'owa aktywność, to już bym na to narzekał, ale w momencie, kiedy mamy duży wybór, to mam wrażenie, że akurat miejsca, z których tylko faktycznie możemy zdobyć pewne unikaty, pewne rzadkie przedmioty, akurat byłyby jak najbardziej spoko. Teraz myślę, że możemy porozmawiać sobie o klasach i twórcy od razu przyznali, że bardzo mocno skupili się na rzeczach z nimi związanymi, na których głównie narzekali graczy. Większość zmian jest unikalna dla danej klasy. No i starali się skupić na najsłabszych, najbardziej irytujących aspektach danej klasy. I warto znaczyć, że teraz ja omówię tylko przykłady zmian, a nie wszystkie zmiany, jakie zostały zrobione. A tak jak mówiłem na początku materiału, jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, popatrzeć na cyferki i tak dalej, no to zapraszam na patchnoty, które są zalinkowane w opisie. Warto wspomnieć o ważnej generalnej zmianie, czyli Fortify jest teraz zależny od max life, a nie od best life i w końcu Chryste, bo to od początku nie miało sensu, aby to było od bazowego HP. Rogi trochę narzekają, no bo wiecie, rogi raczej nie inwestują w HP, a mieli jakiegoś tam builda, który dość mocno wykorzystywał Fortify'a, ale nie znam szczegółów, bo nie grałem rogiem. No ale tak czy inaczej, na przykład dla takiego necromancera to jest bardzo ważne i myślę, że dla każdego oprócz roga, który używał Fortify'a i faktycznie inwestował w swoje HP, no to teraz, jeżeli chcecie grać pod Fortify, naprawdę zwiększanie HP ma sens. Jakie były ogólne zasady, jeżeli chodzi o same poprawki? Tak więc warto nadmienić, że większość zmian wprowadzonych do klas to są buffy i twórcy ogólnie przyglądali się głównie trzem sytuacjom. Po pierwsze, czyli playstylom i buildom, które są drastycznie mocniejsze niż inne. Druga to jest naprawianie pewnych synergii i interakcji, które nie były planowane i prowadzą do ekstremów, jak na przykład, nie wiem, buildy one-shotujące Uber Lilith. A trzecie, no to jest unikanie designu, który potencjalnie może doprowadzić do nieskończonego power scalingu. I wiecie, z jednej strony to rozumiem ze względu na te leaderboardy, z drugiej strony gdzieś w głębi duszy jestem fanem tak skrajnie popierdolonych buildów, że one-shotują one najtrudniejsze rzeczy w grze, jednak żeby to działało fajnie, mam wrażenie, żeby zrobić taki build trzeba było spędzać 20 godzin dziennie w sezonie podpiętym do kroplówki i przyspawanym do nocnika. W Diablo 4 raczej czegoś takiego nie uświadczymy, co w tym kontekście sprawia, że faktycznie w tej sytuacji lepiej po prostu unikać takich buildów, takich popsutych mechanik, no bo w tym momencie one-shot Uber Lilith na chociażby nekro wymaga tak naprawdę dropnięcie tylko jednego unika i nie jest to żadne wyzwanie, żeby taki build skonstruować. Nie świadczy to w żadnym stopniu o jakiejś dedykacji albo umiejętności gracza, tylko po prostu na farcie. Twórcy ogólnie zapewniają, że większość rzeczy to buffy, ale to są takie powiedzmy trzy najważniejsze nerfy, chociaż też trochę można powiedzieć, że to jest trochę ogarnięcie i w pewnym sensie buga albo niezamierzonego działania, czyli coś, czego raczej się każdy necromancer spodziewał, czyli nerf dla bone necro, który w podstawce i pierwszym sezonie po prostu robił totalnie co chciał. Nadal powinien być bardzo mocny, ale był mega przesadzony, no i tak jak mówiłem, każdy gracz nekro chyba sobie zdawał sprawę, że prędzej czy później taki nerf nadejdzie i raczej wszyscy są świadomi tego, że on musiał nadejść. Barbarian ma dostać kapa na Wrath of the Berserk, bo to mogło lecieć w nieskończoność, teraz jest to maksymalnie 100%. No i Druid Aspect of the Rampaging Warbeast, podobna sprawa jak z Wrath of the Berserk, czyli tylko tutaj mógł Critical Strike Damage lecieć w nieskończoność, teraz jest to 200%. Te klasy też będę tak dość pobieżnie omawiał, nie gram nimi, nie chcę wchodzić w szczegóły, opowiem wam, jakie są takie najważniejsze zmiany w nich. Ogólnie u Barbariana mocno się skupiono na Paragon Boardzie, ponieważ wydawał on się słaba, dodatkowo Berserking bonusy teraz przemnażane, a nie dodawane. Tutaj mamy przykład, jak został potraktowany bardzo ładnie moim zdaniem Legendary Note Decimator, który wcześniej był po prostu żałosny, teraz naprawdę wygląda sensownie. Sorcerer dostał buffy, które
możecie sobie teraz zobaczyć tutaj, no ale ogólnie no w sumie wszystkim można powiedzieć, że dostał buffy, jego ramp up incinerate został zmniejszony, co super, Frozen Orb jest bardziej przydatny na elity i bossy i ma ogólnie dużo bardziej też, podobnie jak Barbarian, praktyczniejsze rzeczy na Paragon Boardzie. Rogue ogólnie twórcy uważali, że jest całkiem spoko miejscu, więc ma mało zmian w porównaniu do innych klas. Jedną z ważniejszych zmian dla Rogue'a jest to, że twórcy zauważyli, że praktycznie wszyscy używają Puncture jako basic skilla, więc buffowali inne basic skille, żeby to jakoś skontrować. Druid jest podobnie jak Rogue, twórcy uważają, że był w całkiem spoko miejscu i niezbyt go ruszali. To, co było mówione wcześniej, to już jako jedną z pierwszych rzeczy zapowiedzieli dla Druida, to to, że jego kruki dostały buffa oraz jego dotowy build na wściekliznę dostał buffa. Jeżeli chodzi o Necromancera, to ponownie dziwna sytuacja, ponieważ ludzie z jakiegoś powodu sobie uwalili w głowach, że miniony dla Necro są bezużyteczne, że Necromancer minion build jest totalnie bezsensowny, co jest nieprawdą. Z Ring of Mendel ten build totalnie wymiata, chociaż w tym momencie już nie będzie aż tak mocny, ponieważ Bone Prison już nie jest traktowany jako minion, a to był w sumie główny gimmick tego builda, co nie zmienia faktu, że nawet bez tego minion build potrafił być naprawdę, naprawdę mocny. Nawet bez Ring of Mendel z Golemem dało się zrobić naprawdę mocny build, to był chyba najsilniejszy pure minion build, no ale jako ktoś, kto bardzo lubi minion mastery i pewnie w drugim sezonie nie będę już grał Necro, no bo trzeci raz z rzędu to bez przesady, ale myślę, że będę wracał z miłą chęcią do tego builda, więc oczywiście nie narzekam na to, że minion master dostaje buffy. Przy okazji dużo rzeczy, które na przykład dotyczyły tylko konkretnych jednostek albo konkretnego rodzaju jednostek danych, teraz są zunifikowane i po prostu wszystko dotyczy minionów, albo na przykład rzeczy, które mogły używać Skeletal Mage, teraz mogą używać wszystkie Mage. I w ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiedzieliście, ale tarcze nie miały armora, więc teraz u Necro tarcze mają armor. No i teraz jeżeli chodzi o damage buckety, czyli o te słynne połączenie, tą słynną metę, niezależnie od tego kim graliście, crit plus vulnerable, no to właśnie twórcy sobie zdali sprawę z tego, że no to jest meta dla każdego, najlepsze itemy od razu dla każdego, jeżeli dropnęliście item crit chance, crit damage, vulnerable damage, no to mieliście najlepszy item w slocie, nieważne kim nie graliście. Buildy z kolei, które nie mogły utylizować tych statystyk, na przykład buildy dotowe, no to pozostawały głęboko w dupie. Tak więc teraz vulnerable, crit i overpower nadal będą w oddzielnych bucketach, ale łączenie ich będzie mnożnikiem bonusów i dodatkowo będzie to kapowane per bucket. Tak więc w tym momencie vulnerable przy łączeniu będzie kapowany na 20%, crit będzie kapowany na 50%, a overpower również na 50%. I ważną informacją jest to, że overpower ma mieć zmienioną metodę kalkulacji, w efekcie czego będzie silniejszy. No jak wygląda wyliczanie w tym nowym systemie? No i tutaj mamy taki przykład, że gracz ma 150% critical strike damage i 200% vulnerable'a. W wcześniejszym systemie po prostu było brane to 150 kryta i przemnażane razy 200 vulnerable, no i to był output, czyli w chuj duży damage. Teraz będzie cap tego kryta, który widzimy na 50%, który był wspomniany wcześniej, i vulnerable na 20%, co daje 80%. I może ktoś się teraz zdziwić, że jak to, jak 80%, jak 50 i 20%, no ale to jest mnożnik, a nie dodawanie, czyli to chodzi o to, że jak sobie to zamienimy może z procentów na liczby dziesiętne, to będzie łatwiej to zrozumieć, czyli to jest 1.5 razy 1.2, no i to daje 1.8, co się przekłada na 80% zwiększony damage. Tak więc to nadal będzie mocne mimo wszystko, ale nie będzie pojebane. To jest istotna różnica, przynajmniej na papierze, ponownie podkreślam, bo zaraz ktoś może powiedzieć, że o matko, znerfili i teraz nie będzie to grywalne. Tak, jest możliwe, że nie będzie, że trochę przesadzili z tymi na przykład kapami, no ale na papierze to brzmi w miarę w porządku, a jak już powtarzałem wiele razy, wiele z tych rzeczy, które brzmią na papierze, no dopiero zobaczymy, czy faktycznie będą dobrze działać w praktyce, jak zagramy, aczkolwiek no jakby kierunek jest dobry, żeby w taki sposób walczyć, nazwijmy to, z tą nierównością buildów i z tą po prostu monstrualną przewagą crit plus vulnerable. No i moim zdaniem to jest spoko, no bo w momencie, kiedy tak naprawdę nieważne kim nie grając, jakim buildem, jaką klasą, każda klasa i nieważne tak naprawdę o jaki item chodzi, tam jeszcze czasami się oczywiście wkrada jakieś cooldown reduction. Podstawą każdego itema jest to, żeby miał crit i vulnerable, oczywiście mowa o itemach, które mogą mieć statystyki. Po co grać różnymi klasami, różnymi buildami, skoro tak naprawdę zdobywamy te same itemy, nieważne czym gramy. No i na co wpłyną te zmiany? Numerki damage'a ogólnie będą mniejsze, ale to nie znaczy, że będziemy dłużej bili potworów, no bo one też zostaną tego zeskalowane. Trochę tak jak w WoWie, że na przykład w pewnym momencie, wiecie, mieliśmy level 120 w World of Warcraft i postacie zostały zeskalowane na level 50, tak zwany level squish nastąpił. To jest coś analogicznego. Fiksowanie damage'ów ogólnie tych typów nie jest już totalną metą, nadal będzie mocne i ważne, ale nie jest to karta wyjścia z więzienia, aby robić te połączenia różnych bucketów. No i indywidualne typy damage'a będą teraz bardziej równe sobie. No i to jest w ogóle teraz taka ładna grafika,
której twórcy opisują, o co chodzi. Chodzi właśnie o to, że wiecie, najmocniejsze buildy dzięki tym zmianom, które były kiedyś topką, i najsłabsze buildy, albo nawet takie, które nawet no, odstawały totalnie, teraz to powinno być bardziej zrównane i dopiero kiedy to zostało zrównane tymi zmianami, to wokół tego został zrobiony balans wszystkich potworów w grze. Finalnie wrażenie powinno być wręcz takie, że nic się nie zmieniło, albo wręcz gracze ewentualnie powinni czuć się silniejsi. Twierdzą, że nie powinno być sytuacji, że czujemy się przez te zmiany słabsi. No jakie są cele tych zmian? Gracze są przede wszystkim nagradzani za inwestowanie w rozwój postaci oraz w ich główne źródło damage'a, czyli na przykład, wiecie, Blood Necro idzie w overpower i potem szuka innych źródeł, które fajnie się będą skalować i kombować z tym overpower, robić fajne synergie, aby nadać postaci ten unikalny charakter, to jest coś, czego brakowało. Mam wrażenie, że to jest nadal za mało, żeby mówić o tej totalnej unikalności, jakiejś bardzo dużej różnorodności buildów, aczkolwiek jest to na pewno krok w dobrą stronę i to, o czym się dowiemy niedługo, też tej różnorodności będzie sprzyjać. Twórcom przede wszystkim zależało na to, żeby gra nie została ułatwiona, podążając na zasadę, że wiecie, gdy coś zabierają, to chcą to potem oddać. W jaki sposób chcą oddać to, że nie wiem, zabrali nam w cudzysłowie vulnerable i kryta, zabrali nam przemnażanie się niektórych damage'ów. No i właśnie o to chodzi z tym enigmatycznym punktem ostatnim make it bonus. Zabierają kryt i vulnerable'a i go osłabiają, to nie dlatego, żeby jako tako dostał nerfa i było useless, tylko chodzi o to, żeby inne rzeczy miało się wybić. Buffy były konieczne, ale jak coś jest tak broken jak combo crit plus vulnerable, no to trzeba to po prostu znerfić i tyle, bo to po prostu nie działało jak powinno. W zamian za to, poprzez usunięcie tych skalowanych rzeczy i paru pojebanych mnożników, teraz chcą je nam dodać w ciekawszy sposób, w taki, abyśmy to my za tym gonili i było to celem jeszcze większej siły naszej postaci, chociaż poprzez itemizację była ona ciekawsza, szczególnie w endgame'ie. No i twórcy zaznaczyli, że nie uznają tego za naprawienie itemizacji, żeby nie było, że o matko, zrobili coś takiego i myślą, że naprawili itemizację. Nie, oni przyznali, że z itemizacją jeszcze jest trochę drogi przed nimi, jest to mały krok i poprawianie jest nadal w toku, ale uznają, że jest to dość ważny aspekt tego. No i w jaki sposób ma działać to odzyskanie przez graczy tych rzeczy, które nam zostały zabrane? Na przykład są nowe nody u Sorcerera, które sprawią, że Conjuration Skille zadają bonus damage na podstawie sumy bonusów z ognia, lodu i błyskawic. Czyli nagle zyskujemy node, który zmienia nasz damage w mnożnik i staje się fajna rzecz, wokół której możemy próbować robić build. I może te trzy mnożniki trochę tak troszkę mieszają w głowie, więc jest jeszcze prostszy przykład, na przykład No Witness u Rogue'a. Wcześniej był taki stat jak bonus damage do ultimate. I wszyscy mieli w dupie ten stat, no bo był bezużyteczny, nie oszukujmy się. Ale ten node sprawi, że nie dość, że ten damage będzie miał mnożnik, to jeszcze do tego ten bonus w momencie użycia ulta będzie buffował inne skille przez 8 sekund. Czyli tak naprawdę na samym papierze ten node otwiera drogę na dość ciekawy build. Polujecie na statystykę ultimate damage, która wcześniej była bezużyteczna, teraz wam w sumie zależy, żeby w każdym itemie mieć ten ultimate damage, bonus z tego będzie przemnożony i rozdany na wszystkie wasze skille. Więc tak naprawdę w pewnym sensie, jeżeli to zadziała tak jak oni chcą, to w tym momencie nie będziemy budować builda wobec określonego skilla, określonego unika, ale wręcz wobec określonego paragon glifa lub paragon node'a. I to jest naprawdę w sumie ciekawa rzecz, która może wyjść naprawdę fajnie. I żeby jeszcze w tym bardziej pomóc, to dodano, oprócz tego, że niektóre glify zostały lekko przerobione, to dodano nowe paragon glify, które pozwalają na skalowanie legendary efektów i będą dwa nowe glify dla każdej klasy, no i więcej tego typu rzeczy będzie się pojawiać w przyszłości, bo to jest właśnie design, na którym oni aktualnie chcą bazować. Mam wrażenie, że to nadal nie jest odpowiedź na zarzut niektórych osób, że w tej grze jest mało buildów. Jeżeli będzie to zrobione w mądry sposób i będzie dużo takich nodów i dużo nowych glifów, na przykład jeszcze w kolejnym, trzecim sezonie, i mimo tego, że samych w sobie skilli nie mamy dużo, to możliwość budowania różnych wariacji wokół tych skilli może się stać trochę ciekawsza. I na końcu powiedziano nam o patchu 1.2.1, czyli to ma być patch, który się pojawi gdzieś pod koniec miesiąca, na pewno przed BlizzConem, a BlizzCon zaczyna się 3 listopada. I ogólnie więcej zostanie powiedziane na samym BlizzConie oraz na jeszcze jakimś streamie, który podobno ma być w przyszłości, to pewnie przed samym wypuszczeniem tego patcha. Ale wiemy już, że będzie dodany training dummy, na którym będziemy mogli testować buildy, będzie można ustawiać trudność tej laleczki, no ogólnie będzie taki nasz DPS check, nazwijmy to. I będzie dodany w końcu ubłagany i długo oczekiwany respect paragon boarda. Mam nadzieję, że gdzieś się pojawi też informacja o loot filtrze, albo że zostanie on dodany w drugim sezonie, ponieważ tego nadal w cholerę brakuje, nawet jeżeli już w tym momencie będziemy podnosić na World Tierze 4 tylko ancestrale, to i tak ten loot filter by się przydał, ale mam wrażenie, przynajmniej z punktu widzenia programisty, że jeżeli już mamy filter stasza, mamy wyszukiwanie itemów w staszu, to już naprawdę do loot filtra dzieli nas mała droga, no bo główna część odpowiedzialna za oprogramowanie takiego systemu została zrobiona i będę bardzo zdziwiony, oburzony i zniesmaczony, jeżeli
jeżeli nie dostaniemy Lutfiltra w drugim sezonie jeszcze, bo naprawdę jeżeli już jest po prostu wyszukiwanie Stasza, to jest praktycznie już nic do roboty, żeby dodać Lutfilter. I na samym końcu standardowo przejdziemy sobie do Q&A, ten będzie dość szybki. Jaki jest plan na skille, które są słabe i nikt ich nie używa? Będziemy przeglądać pojedyncze skille, je dostosowywać. Twórcy są gotowi do tego, żeby w razie czego totalnie przerobić killa, ale podkreślają, że nie chcą, aby wszystkie skille były sobie równe. Uważają, że jest coś fajnego w tym, że są jakieś niszowe skille, którego mało kto używa, ale da się wokół niego zrobić jakiś sensowny build. Ale oczywiście, jeżeli okazuje się, że skill jest totalnie bezużyteczny i nic sensownego nie da się z nim zrobić, to oczywiście go zmienią. Zostało zadane też ważne pytanie, jeżeli chodzi o nekro i sorcererów, jeżeli chodzi o balansowanie w kontekście zmian resistów, ponieważ są to klasy, które bazują na incie i co za tym idzie, mają bonus do resistów. No i twórcy wytłumaczyli, że zależało im, aby klasy miały jakieś różnice między sobą, ponieważ no gdyby wszystkie były takie same klasy, to po co grać różnymi klasami? Moim zdaniem no niestety nadal w Diablo 4, wbrew temu co mówią, jest taki problem, że te klasy mają troszeczkę mało tożsamości klasowej i te różne benefity od statystyk wcale nie rozwiązują tego problemu. Jest to ważny aspekt, ale niestety to jest za mało w tym momencie. Naturalne jest to, że niektóre klasy na jednym polu radzą sobie lepiej lub gorzej na innych polach, a dodatkowo resisty, tak jak mówili, ten cap 70% nie jest czymś turbo nieosiągalnym. Tak, Necro i Source minimalnie faktycznie łatwiej będą mieli dobić ten cap, ale to nie jest tak, że inne klasy będą musiały srać pod siebie z wysiłku, żeby to osiągnąć, a Necro i Source będą tam, nie wiem, stali w tle i się z nich śmiali. Nie, no będą mieli troszeczkę to ułatwione, ale to będzie w gruncie rzeczy podobno nieznaczące. Czy jeżeli combo Vulnerable plus Crit dostał nerfa, czy bossowie zostali do tego dostosowani? Głównie pytanie miało na myśli Uber Lilith. I tak jak twórcy mówili, potwory zostały dostosowane do tych zmian i gracze nie powinni odczuć, że są słabsi, a wręcz silniejsi, ale pytanie o Uber Lilith to faktycznie jest trochę oddzielna kwestia. Uber Lilith została faktycznie dostosowana do tych zmian, twórcy wiedzą, że ona była przesadzona, tak naprawdę mogły ją zrobić tylko specyficzne, pojedyncze buildy, jak na przykład Bone Necro, albo buildy, które po prostu były zabugowane i na przykład ją one-shotowały. Uber Lilith miała z założenia być możliwa do pokonania każdym buildem, ale miało to być oczywiście bardzo trudne. Totalnie to założenie nie wyszło, twórcy są tego świadomi i po tym ustabilizowaniu, które zostanie zrobione wraz z premierą drugiego sezonu, twórcy wierzą, że teraz powinno być o wiele bardziej stabilne i realistycznie, aby zrobić Uber Lilith. Wierzą, że teraz powinno być to bardzo trudne zadanie nadal, ale nie powinno wymagać od gracza na przykład, nie wiem, respeku pod jakiś jeden konkretny build na danej klasie, tylko faktycznie różne buildy powinny sobie z tym wyzwaniem poradzić, jeżeli mamy go odpowiednio zrobionego, mamy odpowiednie itemy i odpowiednie umiejętności. Przy okazji tam na poprzednim streamie stwierdzili, że poprawili też widoczność ataków różnych potworów i bossów, więc miejmy nadzieję, że Uber Lilith też będzie teraz dużo czytelniejsza, nie będzie miała jakiegoś dziwnego RNG w tych swoich atakach, jakiś interfejs, które randomowo trwają. Może to też zostało zaadresowane. No i tak naprawdę to tyle. Mam wrażenie, że ten materiał wyszedł trochę dłuższy niż poprzedni, mimo tego, że chciałem go skrócić naprawdę na maksa. No cóż, duże zmiany czasami wymagają dużych omówień. Że sezon drugi uratuje Diablo 4, albo raczej korową rozgrywkę Diablo 4, bo tak jak mówiłem, to co sam w sobie daje sezon drugi nie jest jakieś niesamowite, ale te zmiany do trzonu gry, jakie wchodzą przy okazji sezonu drugiego, to są naprawdę duże rzeczy. Czy to uratuje Diablo 4? W oczach wielu na pewno nie, w oczach moich zobaczymy, jak przyjemny będzie gameplay loop i zobaczymy, jak faktycznie te zmiany w statystykach, zmiany w unikach i zmiany w tych buildach, wokół których się mogą teraz kręcić te paragon boardy w oparciu na tych nowych mnożnikach, jak to się po prostu będzie grało, bo na pewno jesteśmy na bardzo dobrej drodze, zostało zrobione dużo więcej niż się spodziewałem, nawet gdyby to nie był Blizzard, bo wiecie, ktoś może powiedzieć, że po Blizzardzie niczego się nie spodziewamy, stąd takie zaskoczenie, nawet gdyby to nie był Blizzard, to uważam, że naprawdę zostało zrobione dużo fajnych, sensownych zmian, jest to droga ku dobremu i szczerze mówiąc mam nadzieję, że jeżeli podobna ilość zmian zostanie wprowadzona razem z sezonie trzecim, to bardzo możliwe, że sezon trzeci będzie tym Diablo 4, na które przynajmniej część z nas czekała na premierę. Dajcie znać, co myślicie i do zobaczenia następnym razem. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dartian bez odbioru.